Cześć moi drodzy, czołem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kloców. Jak widzicie, znalazłem wioskę, znalazłem fajną górę, tak myślę. Tam dalej jest jakiś cave, nie wiem co to jest. Ale wyjściowo zajmiemy się dzisiaj tym wszystkim tutaj. Mamy trochę drewna, mamy jakieś podstawowe rzeczy, mamy chesta, więc ja zrobię tak. Chest pójdzie tu. Bo będziemy dzisiaj się zajmowali wszystkim tym, co niepotrzebne. Przerzucimy sobie. Wstępnie wszystko zostawię, drewno. Wyro rozstawię. Piecyk rozstawię, jeden, drugi nie będzie potrzebny. Bench tu rozstawię, dobra. No nie, bo teraz... No, fajnie. Teraz chest mi się nie otworzy. To zrobimy po prostu tak. Więc tak, wszystkich wieśniaków muszę przenieść do jednego miejsca. Więc to wyro zabieramy. Wszystkie wyra zabieramy. Wyra są białe, więc nawet nie oznaczę co jest co. Tutaj te przedmioty zostają na razie. Teraz jaki będzie mój plan? Przeniesienie wszystkich wieśniaków jak najbliżej tej skały, powiedzmy. Skały, no dobra, niech będzie skały. Wybudowanie tam w środku kompleksu dla nich i dla siebie. No i bezpośrednio korzystanie z tego, że oni tam są, więc dużo roboty, bardzo dużo. Z tego co się orientuję, muszę poczekać na noc. Nie mam zegarka, to będzie też trzeba ogarnąć. No i przede wszystkim zablokowanie ich w jednym budynku, tak żeby oni mi stamtąd nie wychodzili. Nie chcę ryzykować, że któryś z nich się skończy bądź zginie. Też ja mogę to zrobić inaczej, skoro mam te... Dobra, to sobie też zgarniemy. A skoro mam dzwon, to mogę to zrobić znacznie inaczej. Tu wziąłem, tutaj wszędzie pobrałem, więc wyjściowo możemy się bawić. Oczywiście no ten budynek jest trochę za mały na to, więc go tutaj poszerzymy. I zrobimy to w dość dziwny sposób. Ponieważ zwyczajnie dobuduję. Wezmę sobie stack drewna. Wezmę sobie loksy. I jedziemy. Tak, nie, tu jest kamień, dobra. Robimy to w ten sposób. A tu też jest kamień, no okej, ale co trzy jest kamień. Ja zrobię z drewna i tyle, będzie widać, że to dobudówka. Ale na razie zwyczajnie musi starczyć. Już zacznę powoli wykopywać sobie wejście, coś a la wejście. Wszystkich przeniosę zwyczajnie do tego budynku. Dobra, golem, ale się rusz, bo tak no... Żeś tak stanął, że niech cię hała. Dobra, mamy to. Teraz pojedziemy drewnem. Tak, żeby to w miarę... wyszło. Oni tu mają być tylko i wyłącznie bezpieczni. Reszta to tam grzyb z tym na razie. Więc wyjściowo zrobimy tak. Co
Co tu jest? Aha, szkło, dobra. Dobra, bo już się zaczyna ściemniać, więc ja muszę jak najszybciej te wyra porozkładać. Dobra, kolejni już śpią. Teraz tak, żeby nie blokować im miejsc. Gdzie były te dzwonki? Te dzwonki były tutaj, dobra. Aha, i oni zwyczajnie nie widzą. No dobra, przynajmniej kilku na razie się udało. Mogłem to w jakiśkolwiek sposób schrzanić, nawet bym się nie zdziwił. Ale jak jest tak, to nie jest źle, nie ma tragedii. Tutaj im zrobimy zasłonę w ten sposób. Wiem, że jakieś mistrzowskie budowanie to nie jest. Ja wezmę ze dwa wyra i spróbuję ich tu ściągnąć. Dwa albo trzy. Bo jeżeli zrobię tak, jak myślę, to oni, no właśnie, powinni się przypisać do tych wyr. Jeżeli oni tu przyjdą, a ja zniszczę im wyra, to oni powinni przypisać się do tamtych wyr. O, właśnie. O to idzie. A, ktoś przypisał mi się tu. Dobra. Niech będzie. Tu już nie ma łóżek? Nie ma. Dobra. To zrobimy tak. Moje łóżko rozwalimy. I ty przypisz się po prostu do nowego wyra. Jeśli to się uda, to ich wszystkich tu zablokuję. O, to właśnie wędrówka ludów. Mamy wieśniaka, mamy debila. Tak, bo z tym już nic nie da się zrobić, to jest debil. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, na razie ich tu zablokuję. A ja sam się wykimam. I pójdziemy na początek rozsadzić drzewa, ponieważ będą potrzebne nam drewna. Nie mam żadnego moda i nie będę miał, więc rozstawiam to wszystko starą strategią, czyli co drugą kratkę. Dobra, oni tu są, ich słychać, więc nie ma problemu. Wchodzimy teraz tutaj. Potrzebuję pochodni. Kilka pochodni, żeby ten maluch gdzie mi zwiał? Halo? To jest 5. Tyłu nie zabezpieczyłem gdzieś? Nie no. Wszystko jest bezpieczne i oni sobie tam siedzą. No to niech siedzą. A, wierzmy. To też będzie potrzebne, więc... Później oczywiście tą stajnię tutaj... Stajnię. Zagrodę niszczymy. Wyjściowo tu. I teraz tak, jak ja bym to widział. Tu będę chciał ukryć wejście, więc wyjściowo jedziemy stąd. Coś takiego. Taki a la korytarz. Jeśli się nie mylę, tutaj będę mógł to wszystko poukrywać, spoko. Ale teraz tak.
na pewno, na pewno. Nie mam innego drewna, więc muszę się raczyć na razie tym. Będzie tak. No, drewna to tu trochę będzie jednak potrzebne. Dobra, na razie na glebie. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj będą wyjściowo metalowe drzwi. Dobra, tutaj przejście do... Teraz tak. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, tak? Dwa, pięć, dobra. Za daleko jedno. Zablokujemy koblem. Moje budowanie nie jest jakieś specjalnie dobre, więc... wybaczcie za to. Będę potrzebował łopaty, już widzę. Albo i dwóch. Dla pewności zrobimy dwie. I dwa kilofy dodatkowe. Na razie drzewa jeszcze nie mamy, dobra. O. Palce mi się na klawiaturze zawiesiły. No, tą wioskę oczywiście całą przeniesiemy tutaj, no rzecz jasna. To będzie lokum porobione. Tak, i tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień w Minecrafcie. Aczkolwiek, no, warto przygotować sobie kawę, myślę, na kolejne odcinki. Ja już dzisiaj mam, żeby się nie odwodnić, ani nie zanudzić. Dobra, żeby nam się tu nic nie respiło. Bo jest taka opcja, jak najbardziej. Czy ja mam coś jeszcze drzewa? Nie, nie mam nic. Uhuhu, panie Jasiu. Tak, wy tu dalej jesteście, dobrze. No przecież ja powoli mogę rozwalać wasze domki. To rozwalę na sam koniec. Zabierzemy się na początek za domki. Na dobrą sprawę tutaj mamy wszystko, czego nam potrzeba. Pytanie, czy to drzewo mogę... Mogę przerobić, dobra. Prawda, nie wygląda. Ale tam już dalej widzę te normalne. Dobra. Ekipa budowlana wchodzi, ekipa budowlana niszczy. Więc los. A raczej ekipa burzeniowa, rozbiórkowa. Swoją drogą, jeśli podoba wam się taka forma odcinków, w sumie na surowo bardziej, bez obróbki, bez niczego, to zapraszam do lajków. Jeśli macie jakieś pomysły, co jeszcze mogę zrobić, co chcecie jakkolwiek wnieść swoją inwencję twórczą do tego świata, w którym teraz siedzę, czyli serii Wege, zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście subskrypcja mile widziana. A my już mamy większą część jednego z domostw zburzoną. I na to poszła prawie cała siekiera.
Tak, oczywiście szyby niszczymy. Później może się uda jakieś akwarium wcisnąć. Jeszcze do tego domku, no zobaczymy. Pamiętam, kiedyś takie domki mi najbardziej chyba wychodziły, takie właśnie w skale budowane. Jeszcze z ukrytym wejściem, żeby na multiplayerze zazwyczaj gdzieś tam ze znajomymi. No i siekierka up, dobra. Idziemy zbudować jeszcze ze dwie. O, patyki mam, nie mam, dobra. To robimy tak, robimy tak. I robimy tak, ten kabel mi tu niepotrzebny. Właśnie jak ze znajomymi gdzieś tam na multiplayerze sobie graliśmy na luźnych światach, to właśnie ja wolałem sobie tak schować domek, żeby nikt go szybko nie znalazł. Później jak już zaczynała się wersja trollowania, no to zalewałem lawą od każdej strony, obudowywałem go, zalewałem lawą. Wszędzie tu pod, po bokach, nad pływała lawa, żeby nikt mi się do tego czasami nie dostał. Dobra, tu jedziemy tak. Takie nory hobbita bardziej mi wychodziły zawsze. Slaby się przydadzą, ale tylko kilka, dużo tego nie potrzeba. Coś takiego, coś takiego. Tutaj jeszcze. Dobra, to się zaraz wypchnie. Na razie zostawię to w ten sposób. Później będę kombinował co dalej. Tutaj zacznie się zabawa, bo tutaj już będzie potrzebne mi normalne drewno. O, jak pięknie. Starczyło się na chwilę schować i normalne drewno przyszło. Sadzenie w ten sposób też ma swoje zalety i wady. Ponieważ jak tak sobie ścinamy, to mamy wejście tylko z jednej strony. Zajdzie nas creeper, jest boom i nie ma. Jeszcze tutaj, jeszcze wierzba nam wyrosła, jak pięknie. Nie mam tego całkiem ciemnego drewna, to sobie połapiemy później. To niech sobie odrasta. To niech sobie odrasta, my idziemy w kimono. By to nam się nic nie zrespiło. Właśnie jak widzę, zaaprobował się do mojego wyra. Dobra, więc tak. Tutaj tak. Też tu w sumie nie muszę aż tak się bawić. Wejścia będą 3 na 3, tak czy siak. Więc tutaj jeszcze mogę porozkładać. To jest to, że teraz trzeba kombinować co jak. Ale dobrze, no mam już mniej więcej poznaczone, więc robimy tak. No i tu już mogę zostawić puste miejsce. Tu nie będzie mi nic potrzebne, ewentualnie będę później kombinował. Tak, drenaż i budowanie. Akurat. Zawsze wolałem zabawę w taktykę niż soczyste budowanie. No tu na pewno to przejście będzie w stylu. A wierzby nie zbiłem? No dobra, to przejście zrobimy tak.
O. Jest w miarę luz. Dobra. Teraz idziemy w tę stronę. Tutaj będzie zejście niżej. No po co ja tyle kopię? Wystarczy zrobić tak. No nawet to wygląda, aczkolwiek to drewno byłoby lepsze, więc później najwyżej to wymienimy. Mam tylko 20 parę takiego drewna. Tu od razu wrzucamy. Tak. Teraz mogę kopać wzdłużkę tak o. Tutaj, w racji tego, że tu działamy. Teraz jak ja bym widział schody? 2, 4, 5 i schody 3 na 3 mogą być. I schody 3 na 3 to pójdą. Pytanie, czy schody w górę i w dół, czy tylko jak to tu wygląda? No, w górę możemy śmiało, ale nie z tej strony. Czyli tu pójdą w dół. A najwyżej w górę zrobię coś a la wieżę. Ale dobra, pójdą tu i tu. Więc tutaj 3 na 3. Ale z racji tego, że to jest room 5 na 5, to trochę go poszerzę do tych piątek. Tak, żeby... Ups. Wibracja nam się załączyła. Sorry, memory. Wibrator zaczął mi działać. Przepraszam. Niespodziewany. Niespodziewana akcja. Przepraszam was bardzo za to. No i dobra, i teraz tu mogę zakryć, tu mogę się bawić dalej. Jakieś przedbiegi mamy. I wtedy na dole będą wieśniacy. Ich wszystkich tu będę musiał wmontować. W późniejszym czasie zrobimy może jeszcze jakiś balkon tu na górze, może tam wieżę jakąś, coś pokombinujemy tu drugą. Na pewno wszystko będzie w tej skale przemielone, żeby jak najbardziej to wyglądało. A na ten moment ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, dobrej zabawy. No i przede wszystkim dobrego oglądania. Trzymajcie się, cześć i czołem.